Cześć, siemanko, z tej strony Karol, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale z Farminga 22. Na samym wstępie, jeżeli jesteś nowy, nie zapomnij o zasubskrybowaniu kanału, bo coś tych subów ostatnio mało przybywa, a my lecimy z kolejnym odcineczkiem. No i jak po miniaturce widzieliście, no powiem wam, ja się zdziwiłem, nie? Przychodzę na gospodarstwo wczoraj, a tu takie coś, nie? No, co ja wam powiem, no fendy mi się rozmnożyły, nie? No. Także mamy teraz dwa fędziki, można powiedzieć. No, nie są to takie same fendy. Moje jest 714 Vario i 718 Vario, obydwa na TMS-ie. No i dwa nowe nabyteczki, kosiarka czołowa od Pottingera i siewniczek. Tutaj mamy Amazonę, Rekea 4502C, tam super, który będziemy dzisiaj siać sobie kukurydzkę, także nie przedłużam i tak, może tak, pierw sobie weźmiemy go, uzupełnimy nasionami, ile się da, wyjedziemy nim, wsypiemy sobie trochę nawozu, mówię trochę, no bo dużo tego tutaj akurat nie wsypiemy, czyli trochę, no. Wsypiemy w sumie cały siewnik tego nawozu, tyle że to na dużo nam nie wystarczy niestety. No ale to już tam taki szczegół, że tak powiem. Piszcie ogólnie, jak wam się podoba nowy nabytek, nowy traktor. No przydał się w końcu, znaczy przydał się, no była potrzeba w końcu zakupienia takiego nieco jeszcze większego ciągnika. Trafił się akurat za dobre pieniążki tam, także go sobie kupiliśmy. No dobra, sypaj się. Chyba trzy bagi powinny wejść, tak jak dobrze liczę. Teraz się okaże. O, nawet, no prawie trzy bagi powinny wejść. Sypię cały siewnik, ponieważ ja dzisiaj chwilę raptem posieję, resztę będzie, myślę, tutaj siał szwagier. Ja mam dzisiaj zaraz jeszcze załadunek obornika, muszę przewieźć obornik z gospodarstwa, które dzierżawiłem od sołtysa. No i jak mówiłem, no, mam nadzieję, po prostu chociaż chwilę pojadę na sam koniec odcinka i pokoszę trawę. Ogólnie zobaczymy, może w kolejnym odcineczku wtedy resztą się zajmiemy, no na pewno w kolejnym odcinku resztą tych siadokosów się zajmiemy. Także no dzisiaj priorytet akcja kukurydza, sieje sobie właśnie 714, bo akurat 800 chyba tam jest 180, tak? Czy tam nie, 818. No akurat ona jest do innych prac dzisiaj, do przyczep, będzie latała z autosanką i z tą ruską. Tam myślę, że jeden transport zrobimy, nie więcej. A tutaj mam jeszcze to, bo sobie to zminimalizujemy, damy gdzieś na górę. Dobra, koguciki lecimy, a jeszcze plandekę trzeba by tu zawinąć, o, elegancko, wszystko przykryte. Zobaczymy, na jak długo nam wystarczy tych nasion, no mam nadzieję, że chociaż chwilę posieję, później wyślę tam z pewnością Golfa i Golf będzie stał z nasionami, my będziemy później to tam sobie uzupełniać. No liczę na to, że wszystko uda mi się dzisiaj ogarnąć na tym odcinku tak jak chciałem. Zobaczymy, choć już muszę wam powiedzieć, że tak patrzę i no mieszane mam uczucia co do tego, że ze wszystkim się wyrobię. Myślę, że koszenie trawy to będzie raptem jeden przejazd wokół jednej łąki, na przykład tej. Maksymalnie i to będzie wszystko, albo wokół tej nowej, no mamy jednak nową łąkę, warto dodać, ale mamy też nowe pole. Droga na to nowe pole jest taka, dobra, już wszystko wiem, czyli lecimy sobie na tą dróżkę polną, lecimy do samego końca, tam mały zawijas i jesteśmy na naszym nowym polu, hahaha, tak to właśnie wygląda. Dobra, póki mam chwilę, to sobie ustawię nową szerokość, bo siewnik ma 4,5 metra szerokości. Jest to siewnik sześciorzędowy. No ładowność, wszystko teraz widzicie. Oby służył. Siewnik jest nowy, także mam nadzieję, że będzie służył.
jak długo on u nas wytrzyma i zagości, to się okaże. Wszystko zależy od areału, jaki będziemy mieli do obsiania. W tym sezonie dość duży areał. Myślę, że jeszcze w kolejnym odcineczku będziemy kończyć. Czy to jest to pole, o którym myślę? My mamy pole tutaj. A co ono jeszcze? Ja, a nie, myślałem, że zaorane jest. Już się bałem. Chociaż mówię, kurde, było uprawione kultywatorem, a nie zaorane. Nie, co jest grane. No i teraz wszystko się zgadza. Dobra, piknie elegancko, także ja robię sobie poprzeczniaczek na trzy przejazdy, myślę. No, na trzy przejazdy zrobił poprzeczniak. Przejedziemy sobie raz i znowu poprzeczniak na trzy i znowu raz sobie przejedziemy. Dobra, a kurde, tu jeszcze wszystko ze skosa idzie. No dobra, trudno. Jest mało. Może nie klina, ale jeden przejazd dodatkowy, to trudno tak sobie się jeździć. Ważne, że wszystko się w miarę pokrywa i jest git. No tutaj trochę sąsiadowi brzegam jedziemy. Też widzę, drzewa są do podcięcia tej na rowie. No, ta dzierżawa też u mnie jest na dłuższy okres czasu, także ja z tym będę musiał porządek zrobić niebawem w przyszłości, to tam lepiej ma bata. Tak nie będzie, na pewno tak nie będzie, że taki syf jest tutaj na rowie. Trzeba będzie to wszystko powycinać, tak samo ten zagajnik. Myślę, że to zrobię zimą, czy to jesienią, ewentualnie wczesną wiosną. Wtedy, kiedy my tutaj będziemy sobie działać z wycinką tego zagajnika, który mam na polu tam obok gospodarstwa. Wspominałem w zeszłym odcinku, że mam zamiar dokupić dwie działki w przyszłym sezonie i pola tutaj numer 110, 109 połączyć z polem numer 113 i tym takim ala tam zagajnikiem pomiędzy, oraz taki zagajnik, który znajduje się po środku pola 110 i 109, po prostu go usunąć, wyciąć, uprawić i mieć tam ładną działeczkę, na której no wiadomo, miałem wtedy większy areał do obsiania, parę arów więcej, ale zawsze coś. A przede wszystkim mniej zabawy z opryskiwaczem i to jest dla mnie najważniejsze. Powiem wam, że naprawdę siewniczek fajny, mógłby być 6-metrowy, no ale już nie będę narzekał. I tak jak za te pieniądze uważam, że maszyna no, lepszej bym nie kupił. Także jestem naprawdę zadowolony. Zaraz sobie też pojeździmy 818, chwilę przy oborniku. Tutaj też widzę kurka wodna, kolejny zagajnik będzie do usunięcia, no ale dobra, jego też sobie tam wytniemy, myślę, kiedy indziej. Ale jeszcze patrzę, że mimo wszystko na polu pozostanie nam słup energetyczny. Kurka, i tak źle, i tak niedobrze, no ale co zrobić? O, troszkę tutaj sobie zjedziemy na bok, bo nas GPS źle prowadzi. No i powiem wam, taka to robota, troszkę nasion zostanie, to akurat golfem będzie trzeba tutaj podjechać. I myślę, że idealnie się ze wszystkim wyrobię. Będzie dobrze, będziesz pan zadowolony. I znowu trzeba będzie skorygować GPS. O, później to sobie będzie tutaj mój, myślę, pracownik to wszystko ogarniał. Ja tylko jeszcze tutaj chwilowo sobie pokoryguję to wszystko i powinno być dobrze. No też kawał pola muszę wam pojeść, nie nam doszło. Nie będę tego krył. Ale fajnie, fajnie, że to się wszystko rozwija. Że już jest tyle tych działek, kombajn będzie porządny teraz, ciągniki też są porządne, no tylko maszyny jeszcze trzeba podokupować. Jest potencjał, choć też jest spory kredyt, myślę, że tutaj lekko 700 tysięcy tego kredytu weźmiemy, ale spokojnie, spokojnie, i tak go spłacę, muszę wam powiedzieć, i tak go spłacę. W tej chwili i tak mam też zmagazynowane około 50 tysięcy na pewno w tej chwili w soi i w kukurydzy zeszłorocznej. To wszystko sprzedamy w przyszłym miesiącu. No wiadomo, warzywka jeszcze, choć właśnie z warzywek, jak wspominałem jakiś czas temu, będziemy schodzić. Głównie dlatego, że będzie jeszcze polska seria, na której chcę mieć typowo takie gospodarstwo, które będzie miało głównie warzywa i te szklarnie. Dlatego teraz tutaj sobie to wszystko odpuszczam i będę to chciał mieć po prostu na jednej polskiej serii. A tutaj na początku było fajnie, ale teraz już jest to duże gospodarstwo, żeby się w takie pierdoły, jak to się mówi, bawić.
są ważniejsze rzeczy do roboty. No i myślę, że po tych siewach Fendzik w końcu będzie miał 20 motogodzin. Mam nadzieję. Zobaczymy, czy to się wszystko uda ogarnąć, czy też nie. To jest jeszcze, mówię, do ogarnięcia. Zobaczymy, jak to będzie. Tak, 58%, 57%. Muszę lecieć szybciutko tutaj po Gulfa. Golf niech tutaj już przyjeżdża, w razie co z nasionami, bo myślę, że tutaj Fendt długo nie porobi. Bo tam nawet nie ma mata. Dobra, puśćmy sobie tutaj pracownika, niech jeździ. My się... No, znowuż widzieliście nasz kombajn. Cały czas nie ma do niego headeru. Będzie header, będziemy sobie nim pracować. Ogólnie przyjedziemy nim na gospodarstwo. Na razie jeszcze tutaj w Topirolu sprawdzają mi ten kombajn. Robią pełen przegląd, no bo wiadomo, maszyna używana to już nie będzie to samo co maszyna nowa. Dlatego trzeba to wszystko przejrzeć. Jak chłopaki przejrzą to wszystko, to on do mnie przyjedzie już gotowy, sprawny na żniwa. No wiadomo, czekamy jeszcze na header, na wózek. Header w ogóle do kukurydzy będzie zakupiony dopiero jesienią. Na razie uważam, że jest to zbędne marnowanie pieniędzy, bo około 60, jak nie 70 tysięcy na ten header wydam i co mi z tego? Tyle, że odsetki będą szły większe od kredytu, a maszyna i tak będzie stała. Także poczekamy sobie akurat tam w tym wrześniu. No to będziemy pewnie po sprzedaży jajek, mleka i pewnie jeszcze byków oraz po sprzedaży zeszłorocznej kukurydzy, jak i soi, także sporo pieniążków nam wpadnie. Zobaczymy, może warzywka jeszcze sprzedamy, to tam też koło tysiaka, półtorej nam wpadnie, nie więcej. Ale zawsze mówię, będą to jakieś tam pieniążki. No, kawał drogi, muszę wam też powiedzieć, jest no to pole, nie ma co tutaj owijać w bawełnę, no ale jednak mimo wszystko myślę, że dzierżawa opłacalna. Zresztą w fajnym miejscu. Ja też cały czas, jak mówiłem, czekam na osadę. To jest z Maxem, mamy plan, żeby sobie pograć na tej osadzie. O, tu już coś nie dosiąłem, ale już dobra, trudno. Nie będę go tutaj oceniał. Niech on sobie tutaj pracuje, a my teraz pakujemy się do 718, 185 koni. Też fajny traktorek, muszę wam powiedzieć. No to samo, co tam będę wam dużo mówił. Dużo się nie pozmieniało w tych ciągnikach. Też fajna maszyna. Teraz tylko dzieja przyczepy mam odstawione. Pewnie tutaj ze silosami. O, dokładnie, zgadza się. No, maszyna taka sama. Można powiedzieć, ciągniki bliźniacze. Różnią się tylko i wyłącznie mocą i tam może nazwą, ale ogólnie jak dla mnie ta sama maszyna. Tylko ten też ma szersze koła. Plus ma większy obciążnik z przodu. No ogólnie traktor jest kupiony do cięższych prac na gospodarstwie, jakieś tam, wiecie, orki, jakieś uprawy. Znowuż tamten Fendt będzie latał przy siewach, może też jakieś uprawki, a mały Fendt zejdzie już, można powiedzieć, typowo na chemię oraz no, sianokosy, plus jakaś tam ewentualnie jeszcze drobna uprawa, przede wszystkim obrządki. Także to będzie jego robota. No i będziemy ładować zaraz ostatni zestaw obornika od Sołtysa. W sumie to mojego obornika, ale u Sołtysa. No i mam nadzieję, że tutaj wszystko ładnie, pięknie uda nam się dzisiaj wywieźć. No i też chwilę na tą łąkę pojedziemy, sprawdzimy tą kosiarkę, jak taki zestaw będzie sobie u mnie radził. Czy to w ogóle wypali, czy Fendt nie będzie za mały, chociaż tam jakby Fendt był za mały, to już po prostu szkoda gadać, co by to było. No jeszcze mi się ten chwytak położył, ale już trudno. Nie ma czasu, lecimy na dalsze gospodarstwo. No też tutaj sprzęty stoją, niedługo będzie mała przeprowadzka. Bo jednak mamy teraz wiatę, także uprawówka pójdzie pod wiatę.
Tutaj zostaną tylko maszyny do siano kiszonek, jakieś takie miejsce, żeby czasami stanąć traktorem na szybko i to tyle. Myślę z tej wiaty, którą tutaj mieliśmy. Zobaczymy, no na razie też nie planuję do kupowania kolejnych wiat, no bo tych maszyn też jakoś wielce dużo nie mam, no raptem dwa siewniki, rozsiewacz, opryskiwacz, talerzówka, wały, gruber i mamy do tego jeszcze tam maszynę uprawową, czyli drony. Myślę, że na spokojnie to wszystko pomieszczę pod tą jedną wiatą, którą teraz postawiliśmy. A jak nie, no to właśnie będzie miejsce jeszcze w tej wiacie, która jest pod którą aktualnie stoją maszyny zielonkarskie. Także jak będę chciał, to mogę sobie wybrać. Dziwne, że mój pracownik jeszcze nie ma pustego zbiornika, no, ale to nawet dobrze. Tylko żeby nie wywołał zaraz wilka z lasu i żeby tutaj nie powstała mi informacja, no właśnie, że pracownik ma pusty zbiornik. No dobra, no my sobie tylko krokodilla podłączymy i przesiądziemy się do naszego fędzika. No i kawałek jest wytrałowania, ale dobra. W sumie tak jak myślałem, tutaj ten jeden zbiornik nawozu spokojnie wystarczy do obsienia tego pola. Myślę, że to pole ukończymy na tym odcinku. No wiadomo, pewnie wykończę je poza odcinkiem. Kolejne pole również ogarniemy sobie, myślę, że poza odcinkiem, albo i na kolejnym odcinku, no bo na pewno coś tam w maju jeszcze będziemy działać z tymi sianokosami. Ja nie wyobrażam sobie sianokosów w czerwcu. Lepiej to myślę ogarnąć w maju i mieć święty spokój. No wiadomo, co szybko to szybko, tym bardziej, że też potrzebuję w tej chwili siano niebawem. Kiszonka też prawdopodobnie, że kiszonkę to akurat będę musiał kupić, to tam nie ma na to bata, że tak powiem. Bo kiszonki mamy i tak za mało, ale to na razie się tym nie zajmujemy, na razie akcja obornik. Też do tego obornika niedługo przyjedzie nowy nabytek, bo czymś go trzeba będzie porozrzucać. Myślę, że tutaj po rzepaku, no nie, po rzepaku nie wjedziemy z obornikiem. Możemy wjechać co najwyżej z gnojowicą po rzepaku. Bo też troszkę już tej gnojowicy myślę, że mamy i trzeba będzie w końcu tam ją trochę powywozić. Albo nie, gnojowicę sobie zostawimy na ściernisko po kukurydzy, a teraz myślę, że obornik pójdzie pod rzepak, czyli po pszenicy. Tutaj akurat myślę, że damy to na tą działkę, gdzie była kiedyś kukurydza, później pszenica, to teraz będzie rzepak, czyli te długie pole obok gospodarstwa. No to tam na spokojnie obornik można dać. A dalej, no to szczerze mówiąc nie wiem. Może po soi damy. Można byłoby tam coś pomyśleć. Też na pewno tutaj od sołtysa weźmiemy gnojowicę i wywieziemy jakąś tam beczką pożyczoną na łąki, jak już wszystko będzie zebrane. Chociaż też myślę, że tego na odcinku nie ogarnę. Raczej poza odcinkiem, no ale to też mówię, zobaczymy. Jak na razie w ogóle zacznijmy te sianokosy. Bo w chwili obecnej no to mamy sporo prac związanych z uprawą, z siewami jeszcze, bardziej z siewami, jeszcze nawozy muszę rozsiać tam gdzie niegdzie. Także roboty, no już nawozy to sobie daruję ogólnie. Myślę, że w kolejnym sezonie, jak już będzie nowy opryskiwacz i nowy rozsiewacz, to tam sobie podziałam już tak na grubo z tymi nawozami. Dość można powiedzieć, bo jednak będzie tego sprzętu, będzie ten sprzęt większy. No i też mamy, można powiedzieć, większe traktory teraz, chociaż 314 na pewno będzie latała z opryskiwaczem, tam nie ma bata. Z rozsiewaczem też sobie powinno dać radę, także w sumie traktor ten sam, tylko że maszyny będą zaprzęgane większe do niego. No ale poza tym no to wszystko to samo. Kurde, dobrze, że przyjechałem z zestawem dwóch przyczep, bo liczyłem po cichu, że na autosankę to wszystko zmieszcza. Tu lipa. Tu już widzę, że na autosankę tego nie zmieszczę i trzeba będzie, że tak powiem, korzystać z pomocy
drugiej przyczepki. Tej ruskiej. No ale dobra, no trzeba, to trzeba. I tak uważam, że w miarę szybko nam to idzie i zwinnie. No jak na jak tak małego krokodyla, no to uważam, że też no, mamy już trochę wprawy. Myślę, że jak wspominałem, ładowarka fajna, piękna, ale nowy paszowóz już jest za wysoki, już ona sobie tak rady nie daje i trzeba będzie myśleć o ładowarce teleskopowej. Mam już coś na oku, ale nie chcę kupować nowej. Na razie myślę, że będziemy się męczyli z tą za małą ładowarką, a może coś tam, a mój widelec w przyszłości uda się coś używanego zakupić. Na chwilę obecną nie chcę, że tak powiem, ogarniać sobie nowej ładowarki, bo nie ma na to pieniędzy. Chyba że spłacimy kredyt, no to wtedy pomyślimy, ale jak na razie no to mamy kredyt, ten kredyt trzeba spłacić. Tego kredytu też troszkę mamy, co by nie było, już w tej chwili, a tutaj to nie jest jeszcze koniec, tak? No bo jeszcze musimy coś tam co nieco zakupić. Także jak już będzie całość kredytu wzięta, no to wtedy sobie pomyślimy. No bo mówię, z nowych maszyn, przyczepy, sprzęt do kombajnu cały, tak? Czyli tam te dwa headery, wózek, przyczepy właśnie, jak mówiłem, zestaw, rozrzutnik do obornika, pług i to będzie w sumie wszystko jak na razie. No dużo, nie dużo, mało, nie mało, ale jednak troszkę tego potrzeba, co by nie było. No tak to jest na gospodarstwie, że czasem potrzeb jest dużo, pewnie jeszcze jakieś ziemię dokupimy. Ogólnie nie zdziwię się, jak powiedziałem, 600, a wezmę 800, albo nawet i milion kredytu. No bo naprawdę mnie to nie będzie dziwiło. Znając mnie, to będzie nawet takie normalne, że wezmę taki szałowy kredyt. No ale ja też widzę to, że tutaj ja go spłacę, tak? W tej chwili mamy naprawdę zmagazynowane co najmniej 70 tysięcy w warzywach, w mleku, w jajkach, w miodzie. Czyli tam jeszcze no, w zwierzętach, no, bo byki. Także kupa forsy jeszcze jest u nas na gospodarstwie, co by nie było. Nie tylko kupa gnoju, ale i kupa forsy. Bo akurat co do gnoju, to mamy go sporo. Także nic, tylko latać z rozrzutnikiem i go rozwozić. Myślę, że damy radę spokojnie na sporą część areału ten obornik wywieźć, zwłaszcza że cały czas to stado moich krów się powiększa, także tego obornika też mamy z roku na rok coraz więcej. No i też w zeszłym roku jakoś wielce dużo go nie dawaliśmy, więc sporo go zostało. W tej chwili praktycznie wwozimy około 40 ton obornika, jak nie więcej. Także sami widzicie, jak to jest, no. Sporo tego wszystkiego, dobra. Sypiem. Ładowarka na razie nie dostaje. Fenda przestawiamy na gospodarstwo. No i akurat jeszcze chwilę polecimy sobie z kosiareczkami. I pokosimy sobie trawę. Zobaczymy, jak to będzie szło. No, czyli mamy około 24 i 22, czy nawet 26 i 22, 48 ton około wywieźliśmy obornika z tego gospodarstwa. Wow, muszę wam powiedzieć. W tej chwili mamy tutaj, nie ma innej obornika. To będzie tutaj na magazynie pokazane wszystko. Obornik 78 ton, myślę, że spokojnie koło setki mamy. Także można powiedzieć, że nawet i więcej jak 100 ton tego obornika, także jest dobrze. Ja tego też, jak powiedziałem, nie będę teraz rozładowywał, nie mam na to czasu. Ciągniczkami sobie, ciągnikiem sobie staniemy tutaj gdzieś z boku. Też jak widzicie, teren do wyrównania, góry, doliny. Chłopaki powiedzieli, że do końca maja się wyrobią, także mam nadzieję, że na kolejny odcinek już kostka będzie w całości zrobiona.
Dobra, w sumie fajno sobie tutaj postawimy. Szwagier będzie miał czas, to go przestawi. To nie nas też gościu. Jeszcze koniec naszą. To nim raz, dwa pojedziemy. Napełnimy go, żeby już do końca odcinka nam tutaj wytrzymał. Nie jęczał, że mu nasion mało. Też tak patrzę, że tych nasion to tak na styk kupiłem. Te dwie palety. Nie, ale ma się miarę, bo tyle wam powiem. Kurde, masakra z tą moją krypą jeszcze. No, ale co zrobić. Widzicie, jaki poświęcony człowiek, chory jeszcze dla was na górę. Kurde. No, już byłem na miejscu. No, jest fędzik, jest moc, otwieramy wrota, lecimy. A, tylko trzeba go jeszcze odpalić. No, 29,8 motogodziny. Czy to znak, że on robi najwięcej na tym gospodarstwie? No nie do końca, bo był kupiony naprawdę jako maszyna używana. Także on miał chyba zrobione te 20 albo 17 motogodzin, no ale resztę dorobił. Paszowóz, uprawki, to wszystko. Nazbierało się, można powiedzieć, godzin. Ale też jak mówiłem, to jest naprawdę fajny traktor, strasznie mi się podoba. W zeszłym farmingu chciałem go użyć, ale nie miałem do czego, nie było serii, no w tym farmingu mówię, muszę go użyć, muszę go mieć. I tak też się stało, w końcu mamy tego fenda. I w końcu nim gramy, no naprawdę fajna maszynka, niczego sobie. Zobaczymy tylko, jak się sprawdzi. Myślę, że pierw pojedziemy sobie na te łąki tutaj. Także już pomalutku rozkładamy sobie kosiareczki i zaczniemy od tych łąk. W sumie pojedziemy sobie aż na tamte dalsze, te mniejsze, a na tamtej łące sobie coś tam jeszcze podziałamy, myślę, kiedy indziej. No i tutaj mamy właśnie takie dwie łąki. Ta jest trzecia i tamta nowa jest czwarta, a jeszcze przejechałem miast, kurka wodna. Dobra. Włącz kosiereczkę, opuść kosiereczkę, to samo, opuść, włącz i lecimy. No, póki co 18.20 na godzinę, 22 na godzinę, no kurde. Daję radę sobie przygotować ten fendzik, mimo wszystko. No, chociaż on nie wygląda, ale 140 koni, cały czas patrzę pod względem rozmiarów. Dla mnie ten fend to jest naprawdę mały traktorek. Tak, gdzie on ma 140 koni. Normalnie w to nie wierzę. Ale zobaczcie, 22 na godzinę lecimy z kosiarkami, nic się nie dzieje. Tak, powinno się na kosu widać, kurka na odlewa. Raz, dwa i po robocie można powiedzieć będzie. Tamtą łąkę sobie skusimy później. Pierwszy sobie zrobimy tą, którą tutaj mamy. Co to za koszenie takie, można powiedzieć, no szybko. Szkoda, że te łąki też nie są większe, tutaj praktycznie nawet GPS-u nie ma co używać. No sami widzicie, robota szybko idzie. Wszystko, można powiedzieć, pali się w rękach. Raz, dwa i obkoszona pierwsza łąka będzie, kolejne to tam już też szybko pójdą. Mogłem pojechać na tą większą, ale ja tam mam plan na miniaturkę, więc nawet jej nie ruszam, a nie chcę mi się tutaj być też za bardzo nagrywać odcinka drugi raz, bo często tak robiłem i gęsto, ale już mi się to przestało podobać, czasu nie mam, chęci nie mam, w sumie jestem chory, także ja tylko to nagrywam i ja lecę spać praktycznie. Może coś tam jutro podziałam z tym, zobaczymy, ale też nie obiecuję. Także jak na razie działamy, kosimy. I na odcineczku łąka skoszona będzie. Chociaż jedno. Też te krzaki są do ogarnięcia w przyszłości. Także z pewnością je ogarniemy, no bo ja na pewno nie chcę, żeby to było tak zarośnięte, jak jest teraz. Dla mnie, jak ja mówiłem, musi być porządek na łąkach. Też zobaczcie, tutaj wszystko ładnie, pięknie leży. To mi się podoba, teraz tylko wjechać tutaj z przetrząsarką, przetrząsnąć to, będzie dobrze.
A już pan zadowolono. Dobra, jeszcze jeden przeraz tam został, także sobie cofniemy. Nie podnoszę, bo mi się nawet nie chce, muszę wam powiedzieć, że tam wiecie przeoczyć MGF. Wiem, że tam jest jakiś skrót klawiszowy, podnieść wszystko. Oprócz wszystko już nawet zapomniałem, jaki to tam ten skrót jest, także... Teraz jak zakończę, to sobie wszystko podniosę i tyle. No i pierwsza łączka ogarnięta. Lecimy na kolejną, także chociaż dwie łąki na jednym odcinku skosimy. Pozostałe sobie dokończę głównie poza odcinkiem. No i elegancja. Nie no, naprawdę. No kurde, ten traktor taką robotę robi. Zobaczcie, to jest w ogóle kozak, nie? Felt Pottinger. Teraz pytanie, nic tutaj nie wykoszę, nic tutaj nie wykoszę. Dobra. Pięknie, trochę wjechałem na moją przemyczkę, ale już trudno. Musimy później, teraz lecimy sobie tutaj, z brzega. Szybka robota, myślę, że 30 motogodzin to w tym fędzie jeszcze wybije na tym odcinku. Jest tam dość mocno w tym utwierdzony. No jednak ten traktor tutaj zapierdziela cały czas. Tutaj akurat też ta łąka jest trochę taka bardziej małym cleanem, można powiedzieć, wyjdzie. To też będzie inna robota, ale mimo wszystko trzeba powiedzieć, że... No, kurde, kozak, no. Fajna jest w sumie taka akcja, wiecie, sianokosy na takich niewielkich łąkach jak tutaj. No to mi się jednak podoba, bo nie nudzi się, tak, robota szybko idzie. Co chwila, można powiedzieć, przejeżdżamy na kolejną łąkę. To też takie inne jest złudzenie a propos tej całej pracy. Jedyny minus, że czasami trzeba się trochę nakręcić, a kolejna sprawa, że jednak też tutaj później to wszystko zgrabiać, no to będzie porażka z tą moją zgrabiarką. Także też jest myśl i trzeba to będzie przemyśleć, czyli zakup w przyszłości dwugwiazdowej zgrabiarki, no bo jedna gwiazdowa to już jest taka trochę stara, za mała. Ogólnie 100 lat za murzynami, nie ma co kalać. No i elegancko. Łąki, można to mieć, dwie już są skoszone, także lecimy dalej kosić. Kurde. Aż mi się nie chce wierzyć, że to tak szybko idzie. Ale to tak szybko idzie. Także działamy dalej. Oj, prawie glebę zaliczyłem w rowie, ale co, to tam dalej przejedziemy. No i mamy 30 godzin, jaki mamy koniec odcinka. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, komentarz i subskrypcję. Polećcie kanał znajomy, wbijajcie na moje pozostałe odcinki. I do kolejnego odcineczka. Trzymajcie się, na razie, cześć.